Hamburg, najważniejsze miejsce świata. Nie widać tutaj kościół świętego Piotra, ale święty Piotr na nas patrzy. Kamienie, olbrzymia bazylika, która tutaj była zburzona w 1806 roku, kiedy zakończyli cesarstwo rzymskie, królestwo niemieckie. A kiedy? 6 sierpnia. A dlaczego 6 sierpnia? Przemienienia pańskiego. A dlaczego 6 sierpnia zakończyli? Były to urodziny 50. cesarza, króla Rzymian, króla Niemiec. Czyli koronowanego, niezwykła historia. 1000 lat po synodzie we Frankfurcie nad Menem, który odbył się 12 lutego 742 roku. A potem urodził się cesarz Karol Wielki, którego nagrodę otrzymują przestępcy. Karol Wielki urodził się 2 kwietnia. Czyli to będzie we wtorek. Podczas świąt. 2 kwietnia 742 roku. Był w Lourdes, czyli w Lourdes. To jeszcze nie było, to była twierdza rzymska. Warownia rzymska, którą oblegli muzułmanie. Marat się nawrócił. Został, otrzymał chrzest, a na chrzcie otrzymał Lourdes. Od tego jest Lourdes. Czyli w Lourdes nawrócił się muzułmanin. W lutym otrzymał chrzest w 778 roku. 1080 lat później. 11 lutego 1858 roku w Lourdes ukazała się Matka Boska świętej Bernadetce. To był dzień urodzin arcybiskupa Juliana Nowowiejskiego, biskupa Płocka. A co najpiękniejsze w tym wszystkim, w tym czasie, w lutym 1858 roku w Warszawie zostały wydane życiorys Hermana Cohena. Herman Cohen, tytuł tej książki był Nawrócenie Hermana, fotopianisty ucznia Liszta. Co piękne, wydał go mój dziadek Józef Tomaszewski, pradziadek Józef Tomaszewski. Ojciec Stanisława Tomaszewskiego, który urodził się 31 marca 1861 roku w Poznaniu. Od 1 października 1891 roku, w dniu, kiedy była wielka walka duchowa Antoniego Kowalczyka, jednorękiego kowala, który był w Hamburgu, gdzie był bierzmowany i cudownie uzdrowiony w kościele świętego Michała. Tego dnia miał wielką rozterkę. Powiedział, że Polski nie zobaczy. Matka Boża pozwoliła mu być apostołem Ave Maria. Antoni Kowalczyk, który nam pomaga. I mój dziadek wydał gazetę bydgoską. 12 dni potem w Bydgoszczy, we Wrocławiu. Urodziła się 12 października 1891 roku nasza przyjaciółka Edyta Stein, która w Hamburgu straciła wiarę, była matką chrzestną Rut Kontarowicz. Zostały zlikwidowane planowo 527 katolickich Żydów w Oświęcimiu dokładnie 9 sierpnia 1942 roku w rocznicę koronacji polskiego papieża Piusa X w Rzymie 9 sierpnia 1903 roku. 26 stycznia 1904 roku w Rzymie była rozmowa z Herzlem, tym, który założył Izrael. Nasz polski papież, nasz państwo, na projekt powstania państwa Izrael powstał, powiedział no possimus, nigdy. Nie uznali Żydzi naszego Boga jako Chrystusa Króla. No my nie uznamy. Ale oni mieli 527 lat. Tak jak dlatego też Edyta Stein została zlikwidowana, 527 katolickich Żydów. Wcześniej do Dachau, w Dachau umieszczono 527 kapłanów 13 grudnia w 1940 roku. A to jest, że 13 grudnia w 1913 roku w Krakowie na ulicy Szewskiej już był biskupem Adam Sapieha. Wyświęcony na biskupa przez Piusa X 17 grudnia 1911 roku.
25 lat potem urodził się ten człowiek, który teraz od 13 marca 2013 roku osadzili na tronie papieskim jako Franciszek, a zaczął swoją działalność w Hamburgu 12 października 1986 roku, mówiąc o męczennikach z Lübeck. Z mordu zaplanowanego na nasze czasy zgilotynowano w Hamburgu 3 kapłanów i pastora, żeby ich krew spłynęła razem. 10 listopada 1943 roku, w rocznicę powstania tutaj pierwszego kościoła założonego przez Karola Wielkiego, 10 listopada 810 roku, jesteśmy tutaj, w tym miejscu, gdzie powstał pierwszy kościół mariacki do nawrócenia pogańskich czasów. A potem jego syn Karola Wielkiego ufundował biskupstwo 10 listopada 831 roku. Pierwszym biskupem był święty Angskar, urodzony 8 września 801 roku. I tutaj założył swój klasztor. Tu właśnie w tym miejscu, przy kościele mariackim ufundowanym przez Karola Wielkiego. I w tym kościele, w tym klasztorze zmarł na wygnaniu święty 132 papież Benedykt V, urodzony w Rzymie 2 marca 1915 roku. W tym samym miejscu po latach, 2 marca 1876 roku, urodził się ostatni fatimski papież. Jako nuncjusz papieski przybywał tu wielokrotnie do Hamburga. Został koronowany, znacznie został wybrany jako papież w 63. rocznicę swoich urodzin, czy 2 marca 1939 roku, po otruciu papieża Piusa XI. Pius XI urodził się 31 maja 1857 roku. 31 maja w tym roku, co się urodził Maksymilian Kolbe, wielu świętych i wielu przestępców. 31 maja 1894 roku nad Oświęcimiem, w Oświęcimiu nad Kościołem Świętego Krzyża, ukazała się Matka Boska. Matka Boska, która odebrała Żydom Kościół Świętego Krzyża, klasztoru dominikanów powstałego, ufundowanego przez Mieszka Cieszyńskiego. Dokładnie w 1282 roku, kiedy 15 lutego Przemysław II podpisał umowę o przeżycie z księciem, ze swoim krewnym. Wedle tej umowy 10 grudnia 1294 roku w Oliwie Pomorze Gdańskie zostało przekazane Przemysławowi II, jego żonie Małgorzacie Brandenburskiej, której pradziadek zakładał tu Hamburg, był świętym franciszkaninem. A Małgorzata urodziła się w Berlinie, który założył jej dziadek, dokładnie 25 sierpnia 1270 roku, kiedy zmarł król królów, święty Ludwik. Także tutaj mamy początek miasta Maryi. I tutaj mamy Die Zeit. Kiedyś tutaj był wielki zamek, bo papież Benedykt V zmarł tutaj, w tym klasztorze świętego Angskara, dokładnie 4 lipca 1935 roku. Rok potem był chrzest Polski w Regensburgu, dokładnie 14 kwietnia 1966 roku. 8 maja 1966 roku powstała Bruksela. Michał Archanioł jest patronem Brukseli, w herbie jest święty Michał Archanioł. W Brukseli urodzili się wnukowie 10 wnuków króla Jana III Sobieskiego, a w tym najważniejszy cesarz rzymski, Karol VII, którego wyświęcił na cesarza jego brat, urodzony w Brukseli, Klemens August, arcybiskup 5 kościołów. Urodzony w rocznicę urodzin dziadka 17 sierpnia, a jego brat urodzony został 6 sierpnia, Przemienienia Pańskiego. Jego dziadek założył klasztor Przemienienia Pańskiego w Warszawie, Kapucynów dokładnie. Poświęcił kamień węgielny 16 lipca 1833 roku, tego dnia. To jest rocznica śmierci Jadwigi Wittelsbach w Dachau, 16 lipca
176 roku, jak również poświęcenie Karmelu Szymona Sztoka, ufundowanego przez naszego Hermana Cohena, Augustyna Marii Jednoświętszego Sakramentu, 16 lipca 1866 roku. Herman Cohen, którego poznałam i pokochałam, który mnie prowadzi od 13 czerwca w 1999 roku w Paderborn, tego dnia, kiedy była beatyfikacja 108 męczenników. Biskup wietnamski został tutaj zamordowany w Hamburgu 11 lipca 1941 roku, kiedy alianci bombardowali Aachen, kiedy bombardowali Münster, a tego dnia w Dachau umieszczono biskupa Neuhäuslera, który wyświęcił na diakona w B16 dokładnie 29 października 1950 roku, w 9. rocznicę, kiedy w Dachau osadzono 300 kapłanów. Wśród nich był również ksiądz Józef Woźniak z Hamburga, urodzony 7 lutego w 13 roku, który wychowywał się w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie więziono kardynała Leduchowskiego, który zaprosił, jako biskup, zaprosił Hermana Cohena do Poznania, gdzie dziadek Hermana był rabinem Poznania, rabin Rafał Cohen. Jeszcze miał kilka nazwisk, już teraz nie pamiętam. Ale zaprosił go, przybył Herman Cohen do miasta swojego dziadka dokładnie 12 kwietnia w 1868 roku. Tego samego roku rozchorował się i w Lourdes został cudownie uzdrowiony. A przy Lourdes założył pustelnię Matki Boskiej Nadziei, zanim był objawienie z Lourdes jako proboszcz, z radą proboszcza z Ars. Nasz niezwykły Herman Cohen poszedł do nieba 20 stycznia 1871 roku w Berlinie jako duszpasterz francuskich więźniów. Zakończyła się wojna rusko-francuska. 17 stycznia ukazała się Matka Boska Nadziei, a pustelnię Matki Boskiej Nadziei koło Lourdes założył właśnie Herman Cohen. Piąta tajemnica z Lourdes. Wszystko tak będzie i wszystko tak jest. Matko Boża Wszechwładna, tutaj jest najważniejsze Twoje miejsce w tym mieście, które bombardowano, którzy przejęli władcę świata. Kościół też przejęli władcę świata. Katedra olbrzymia, której widzimy tutaj białe kamienie, oznaczają wielkość tej katedry, została zburzona w 1806 roku. Budowana była przez 81 lat, a konsekrowana była 18 czerwca w 1329 roku. 18 czerwca w 2012 roku banda masońska Kościół katolicki zamieniła na kościół 19 religii, ale już byli zainstalowani ci wykonawcy tego. 24 października 1994 roku powstało niby nowe biskupstwo, ale to ich biskupstwo, to nie jest katolickie biskupstwo. To właśnie już zaplanowali 527 lat. Mieli 2077 dni wojny, żeby zainstalować Wyszyńskiego. To było dzieło Andrzeja Wyszyńskiego, największego przestępcę, sędziego, adwokata Stalina, który został otruty dopiero w Nowym Jorku w 1952 roku. Zrobiono mu niezwykły pogrzeb, królewski pogrzeb w Moskwie, dokładnie 26 listopada 1954 roku. 26 listopada była akurat rocznica likwidacji otrucia Adama Mickiewicza, założyciela Legionów Żydowskich w Konstantynopolu w 1855 roku. Ale też to jest, że 26 listopada 1978 roku ślub cywilny wziął Donald Tusk. Tego dnia w Bazylice Mariackiej umarł na stojąco podczas mszy nasz święty kapłan Zator Przytocki, proboszcz Kościoła Serca Jezusa w Gdańsku, gdzie miałam zakład Fotomaria. Byli tam jako kapłani Bronisław Komrocki, Rogaczewski. Ich rocznica likwidacji była 1940 rok. Są wszyscy z nami.
Teraz 29 marca będzie 110. rocznica święceń kapłańskich naszego Bronisława Komorowskiego, króla Polaków w Rzymie, w Gdańsku, który był nauczycielem naszego 102-letniego Bogumiła Sujeckiego. Przeszedł 7 obozów. 7 obozów. Ostatni jego list było błaganie, żeby nie zamieniać Oświęcimia, gdzie był 4 lata, na muzeum. Został tam zamordowany jego brat. Zawsze podziwiałam, jak u tych ludzi, którzy przeszli tak straszne rzeczy, ile miłości jest do innych, ile wiary w Boga. Nasz kochany biskupie majdański, oszukany, kochałeś mnie, tyle listów mam od ciebie. Biskupie Neuhäuslerze, wszyscy święci, błogosławieni, wszyscy męczennicy. Matko Boża Wszechwładna, wy wiecie wszystko, wy znacie nasze serca. Wy znacie nasze serce. Wszystko przejęli. Matko Boża, jestem Tobie oddana i świętej Teresce. Ile mamy przyjaciółek w niebie, nasi dziadkowie, nasi pradziadkowie, miłosierdzie z pokolenia na pokolenie. Usłyszałam 16 listopada 2000 roku. Jest to rocznica, kiedy do nieba poszła moja mama. A mój tata? Mój tata 10 marca 1983 roku. Dlatego też tutaj 10 kwietnia 1983 roku była Niedziela Bożego Miłosierdzia, wystawiony obraz Jezu, ufam Tobie. A tego dnia w Rzymie za przyczyną ojca Pio zmartwychwstała, zmarła 19 marca 1983 roku w Rzymie Wanda Mosko. Wszyscy święci, święty Boże, dziękuję Ci za wszystkie łaski, za to, że mogę myśleć, za to, że mogę chodzić, za to, że mogę widzieć, za to, że mam rodzinę, za wszystkie łaski dziękuję Ci. I proszę, proszę, abyśmy wypełniali Twoją Boże, Panie Boże, jedyny, za rodzinę, tak jak zawsze. Pamiętasz moje serce, Matko Boża, co w sercu mi powiedziałaś 13 maja w 81 roku, że będę w Hamburgu na 9 rocznicę ślubu, a teraz mieliśmy 50, teraz będziemy mieli 52. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie.